animacji. Bieg i piknik rodzinny to pomysł na majówkę dla mieszkańców gminy Łubowo. Sobota była wyczekiwana tu od dawna, a boisko oraz trasę biegową przygotowywano na ten dzień w drobnych szczegółach od wielu tygodni. A koniec końców było trzeba jeszcze trzymać kciuki za pogodę, by nie padało i co najważniejsze, finalnie wszystko się udało. Dzisiaj druga edycja biegu Łubowo Oddycha. Czy Łubowska Dycha, tak nazwana, szlakiem Chrobrego i Otona. Start głównego biegu jest o godzinie 15 spod Nowego Muzeum w Ciekanowicach. Potem zawodnicy biegną, jest 260 zawodników, zawodnicy biegną na Mały Skand, wracają i dobiegają 10 km do stadionu. Natomiast teraz odbywa się tutaj wielki festyn. Były przed chwilą dwa edycje biegu przedszkolaków, którzy dostali również medale, czyli taki piknik rodzinny. Przy okazji już obchodzimy tutaj Dzień Dziecka, jest wiele atrakcji, dmuchańce, motocykle, stoiska, także wszystko dla tych, nie tylko dla zawodników, ale dla całych rodzin, które tutaj się zjadą, mogą wypoczywać, korzystać ze wszystkich atrakcji, które tutaj się na tym terenie odbywają. Dzieciaki są najważniejsze, one przeżywają to niesamowicie, wszystkie dostały medale, także są pełne, napompowane entuzjazmem, że w przyszłym roku również wystartują, a w przyszłości w tym biegu, który właściwie drugą edycję rozpoczęliśmy w tym roku. W zeszłym roku postanowiliśmy zbudować właściwie nowy bieg, nową markę. Nazwaliśmy to tak, jak społeczeństwo chciało, Łubowo Oddycha. Był to wynik konsultacji, ankiety. Ktoś wygrał, ucieszył się. Okazało się, że jest super. Współpracujemy z Muzeum Pierwszych Piastów na Letnicy. Dlatego też na przykład nasz medal jest skonstruowany w ten sposób, że z jednej strony mamy nasz wizerunek, nasz herb, a z drugiej strony zawsze jest jakiś zabytek z Muzeum Pierwszych Piastów na Letnicy. Ja myślę, że dzisiejszy dzień, który jest w połączeniu z biegiem Łubowo Oddycha, jest fantastycznym dniem właśnie takiego wypoczynku rodzinnego i specjalnie dla dzieci. Połączyliśmy dwie imprezy, Dzień Dziecka i bieg, po to, żeby tutaj na boisku w Łubowie było bardzo fajnie, zabawnie, energetycznie, pogoda nam dopisała. Jesteśmy właściwie w kilkanaście organizacji, które przygotowało tutaj to przedsięwzięcie, piknik rodzinny. Są z nami wszystkie szkoły gminy Łubowo, przedszkola oraz żłobek, które mają różnego rodzaju atrakcje sportowe dla maluszków, dla starszych, dla większych. Są zamki dmuchane, są koła gospodyń wiejskich, które przygotowują nam pyszne jedzenie. Każdy może tutaj podejść, zakupić, rozejrzeć się, znaleźć coś dla siebie. Ale też są i stoiska z masażami, przyjechali do nas motocykliści, więc jest tutaj naprawdę fajnie, przyjemnie i zabawnie. Myślę, że dzieci skorzystają, bo wiele atrakcji jest darmowych, koła gospodyń, żłobki i przedszkola przygotowały lemoniady i ciasta, które dzieciaki mogą dzisiaj odbierać za darmo, a poza tym czekamy również na biegaczy. Biblioteka przygotowała strefę przygotowywania gadżetów specjalnie dla kibiców, którzy będą mogli powitać odpowiednio biegaczy biegnących z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy właśnie tutaj na boisko, więc będzie, mam nadzieję, głośno i fajnie, zabawnie. Bieg jako pierwszy ukończył Zbigniew Kujawa z Janowca Wielkopolskiego z czasem 34 minuty i 30 sekund. Drugi na mecie był Filip Jańczak ze Środy Wielkopolskiej, a trzeci Karol Banaszak z Łubowa.